Witamy Was w kolejnym odcinku Ludzi Gór Olbrzymich. Poprowadzą go dla Was jak zwykle niezawodny Jarek Szczyżowski. I niezawodny Jordan Plis. Naszą dzisiejszą gościnią będzie Justyna Ratasiewicz, która opowie nam o swojej pasji, a jej pasją jest szkło. Zapraszamy serdecznie. Justyna, cieszymy się, że nas odwiedziłaś. Również się cieszę, cześć. Chciałem powiedzieć, że długo cię namawiałem, żeby było zabawnie, ale tak nie było, bo od razu się zgodziłaś do nas przyjść, więc jakby... No jest to dla mnie wyróżnienie, tak. No jakby nie było. Tak, więc ten żarcik się, nie wypalił, ale tutaj możesz ten wkleić takie, że stoją ci z takimi tabliczkami, żeby się śmiać, będzie taki, wiesz, tak. Że widownia się śmieje z tego żartu, ale już bądźmy poważni. Może na początek powiedz nam, jak ci się mieszka w Karkonoszach? No bardzo dobrze, chociaż nie od początku tak było, mhm. No ponieważ przeprowadziłam się tutaj z Kaszub, ale mieszkałam po drodze w kilku innych miastach. Mieszkałam w Gdańsku, w Szczecinie, w Poznaniu i z Poznania przeprowadziłam się tutaj. Byłam wtedy chyba na innym etapie życia, generalnie chodzenie na kawki do galerii, co bardzo mnie interesowało z koleżankami, na ploteczki. Jak przyjechałam tutaj, to troszkę byłam załamana. To ploteczki tylko zostały. Tak, zostały ploteczki w górach, teraz na górskich szlakach. Także... A powiedz nam właśnie, bo zaczęłaś już wątek swojego życia. Ja tak jak tobie przed programem mówiłem, przewertowałem cały internet, żeby dużo informacji się o tobie dowiedzieć. Mam nadzieję, że same pozytywne. Oczywiście. Bo, szanowni państwo, jak widzicie, jest tutaj z nami też, oprócz Justyny, szkło, o którym będziemy rozmawiać, bo Justyny życie obecnie jest związane ze szkłem. Ale powiedz nam, jak wyglądała twoja droga do tego szkła, bo z tego, co wyczytałem, jakby nie była to droga taka bardzo romantyczna, tylko były tam pewne etapy w twoim życiorysie, które doprowadziły do tego, że widzimy ciebie teraz u nas i widzimy też te piękne rzeczy. Powiedz, jak to było, że to szkło w twoim życiu się pojawiło? No ja generalnie zawodowo jestem związana z zupełnie inną branżą. Jest to budownictwo szeroko pojęte. Pracowałam i nadal pracuję w firmie, która produkuje wyroby budowlane. Także jest to zupełnie inna branża, tak jak to widzicie. Szkłem zaczęłam się interesować w momencie, kiedy szukałam takiego zajęcia poza pracą, żeby no, móc tak jakby odpocząć i zresetować się. Szukałam swojego hobby i tak natrafiłam na Artglasie w Jeleniej Górze, na stoisko, gdzie Jeleniogórskie Centrum Kultury miało swoje miejsce. Była tam moja mentorka szklana Edyta Kulla, która... Ale przepraszam, że wtedy tak? Już jak szukałaś tej zajawki, trafiłaś na te warsztaty? Mhm. Na ten festiwal już mieszkałaś w Wieleniej Górze? Tak, mieszkałam. Ja mieszkam w Wieleniej Górze od 2009 roku. Dobra. W 2013 właśnie odwiedziliśmy Art Glass chyba po raz pierwszy i tam spotkałam właśnie Edzie, która robiła warsztaty z mozaiki szklanej i no generalnie porwało mnie to, bo za dziecka jeszcze pamiętam, kiedyś się robiło takie sekrety szklane w ziemi, pod szkiełko się wkładało jakieś kwiatki suszone, przysypywało się ziemią i no nie wiem, jakoś to do mnie wróciło i zapisałam się na te zajęcia razem z mężem. Także uczyliśmy się tam podstaw witrażu i mozaiki, a z piekaniem szkła, które teraz widzicie, to jest szkło spiekane w piecu metodą fusing, to zainteresowałam się kilka lat później. Czyli to jest takie połączenie w zasadzie pewnej tradycji, no bo Karkonosze słyną i Góry Izerskie z produkcji szkła. No tak. Wiedziałeś o tym wcześniej? Znaczy wiedziałam, jak przyjechaliśmy tutaj, no bo tradycja tego szkła na tym terenie jest ogromna. Zresztą moją pracownię mam naprzeciwko Huty Julia, na ulicy Szklarskiej. W tym miejscu kiedyś była szlifiarnia szkła. No jest to miejsce magiczne. A powiedz, no bo tutaj mamy bardzo różne ciekawe rzeczy, różne kolorowe. Może byś opowiedziała właśnie o samej metodzie, jak to pokolorować, no bo patrząc tak, no jedno jest białe, drugie niebieskie, czy to jest związane z jakimiś farbami, barwnikami, czy może to są barwniki zrobione ze sproszkowanego szkła kolorowego. Jak to w ogóle wygląda? Czym się inspirujesz? Ja chciałem tylko zauważyć, że widzicie, szanowni państwo, że Jarek jest w takiej pięknej koszuli. Tak, i specjalnie. On doskonale wiedział, specjalnie. Że przyjdzie Justyna. Oczywiście. I dlatego tak się ubrał. Więc... Całą noc szukałem w szafie i w końcu znalazłem. Ja jestem pełen podziwu, że tak. Jarek tak dostosował się do gościa, więc naprawdę tak, wielkie brawa. Pasuje. Mateusz, brawa tutaj, będą. Słuchajcie, jeżeli chodzi o materiały, to ja kupuję szkło w taflach. To jest szkło wyprodukowane, to są tafle szkła.
tafle szkła 1,20 m na metr, które przyjeżdżają do mnie na paletach. Szkło jest z huty Oceanside Glass ze Stanów. Ja je kupuję w Niemczech. Także no są to tafle szkła, z których wykrawam kształty ręcznie za pomocą nożyka do szkła. Jest taki w formie długopisu. Mam dwa piece szklarskie, w których wypala się to szkło, czyli składa się to szkło z dwóch lub trzech tafli. No i poddaje się obróbce cieplnej. To jest taki proces 8-godzinny. Czyli no kilka sztuk naraz można włożyć do pieca. Wypala się to około 8 godzin. No i trzeba odpowiednią taką krzywą wypału ustawić. Także to, co widzicie na końcu, ten wizualny efekt, to jest koniec tej drogi. Mnie bardzo też fascynuje cała ta droga taka techniczna, jeżeli chodzi właśnie o spiekanie szkła, ustawienie tych krzywych wypału. No jest tutaj i matematyka, i fizyka, i trochę chemii. Jeżeli chodzi o kolory, no to kolory uzyskuje się poprzez dodawanie tlenków metali. Także no ja kupuję gotowe tafle, z których wykrawam, no ale jeżeli interesuje Was, jak to jest zrobione, no to jest szkło barwione w masie i dodawane są tlenki metali, które powodują właśnie takie kolory. Brzmi na skomplikowane bardzo. A powiedz mi, bo mi generalnie, szukając o Tobie materiałów i czytając wywiad w tej gazecie, o której Tobie mówiłem wcześniej, naprawdę trudno, bardzo trudno mi uwierzyć, no, po prostu nie wierzę w to, że poszłaś po prostu na warsztaty w Wieleniej Górze, tak, do JCK-u i jakby po paru latach robisz takie rzeczy. Czy ja w ogóle nie wiem, jak to osiągnąć, bo generalnie to jest dla mnie jakiś kosmos i powiedz mi, czy jakby w twojej rodzinie jest ktoś, kto ma taką przeszłość artystyczną, że był takim rzemieślnikiem, że coś takiego robił, podobnego chociażby. No zaskoczę cię, bo no nie ma nikogo takiego. Więc to jest dla mnie naprawdę niepojęte. Chyba, że podmienili mnie w szpitalu, nie? To nie może, wiem, tak no, być. Może tak być. Ale to jest naprawdę dla mnie wielki szacunek, że takie coś można osiągnąć po raptem paru latach, idąc tak naprawdę na jakieś warsztaty. Znaczy nie na jakieś, tylko po prostu idąc na warsztaty i byłeś tam jakby amatorem, który chce zobaczyć coś ciekawego, tak? Po prostu. Znaczy witraż i mozaika, no to są inne techniki od tych, których tutaj widzimy. Tak. Spiekanie szkła, to no przeszłam sporo warsztatów i też, też za granicą. Korzystałam z takich warsztatów, mnóstwo kupowałam online, jest mnóstwo warsztatów w Stanach, także godzinowo trzeba się dostosować, bo one są na żywo czasami, po prostu te warsztaty odbywały się dla mnie w nocy, no żeby czerpać tą wiedzę od kogoś, no bo tak jak widzicie, jest tutaj bardzo dużo techniki i żeby to wszystko tak pięknie się spiekło, bo nie wiem, czy wiecie, można zagotować szkło. To ja tutaj takich rzeczy technicznych, to nie miałem o nich pojęcia, o których mówisz nam teraz. Zagotowane szkło wygląda tak jak, no nie wiem, gotuje się mleko i na wierzchu powstaje taki kożuch. Mhm. Także zagotowane szkło u góry będzie miało taką pofalowaną fakturę i jest matowe. Także no... No tak patrzę tutaj na przykład, pozwolę sobie zdjąć te breloczki, bo jest tutaj szkło, które mnie bardzo intryguje. Ja może trochę pokażę, jak to wygląda. To jest coś takiego. W środku są pęcherzyki powietrza. Tak. Równiutko, od linijki dosłownie, punkt po punkcie. Jaka to maszyna robiła? No, ona ta maszyna. Ta maszyna. Dwie właśnie ręce. To jest znana technika, bo ona przywędrowała do nas z Włoch. Tak. Znaczy w szkle dmuchanym ta technika nazywa się reticello. Dodatkowo no, w szkle dmuchanym mamy taką możliwość, że też skręcamy to szkło. Ja tak jak wspomniałam, mam piece, które wypalają szkło na płasko, czyli nie jest to wyjmowane takie gorące szkło z pieca, tylko cięte w różne kształty i spiekane w zamkniętym piecu. No ta technika jest dosyć trudna, no ale jak widać możliwa do zrobienia. Ogromna precyzja. No więc właśnie jest to ono bardzo efektowne. Tak. Mi się też to osobiście bardzo podoba. Ja też w Muzeum Karkonskim w Wieleniej Górze podziwiałem różne techniki szkieł. A powiedz, czy będziesz może jakieś takie próby robiła, żeby samemu sporządzić barwniki i zabarwić takimi tradycyjnymi metodami, jak w Karkonoszach dawniej robiono na przykład szkło rubinowe albo kobaltowe? No do tego są potrzebne właśnie tlenki metali i też mnóstwo prób i doświadczeń. Tutaj na przykład w takich kluczykach do wazonów, takie bąbelki, które się pokazują, no to one są zrobione tlenkiem kobaltu. Mhm. Czyli taki efekt można uzyskać.
Tutaj jakby ktoś nie wiedział, to takie kopalnie były też na miejscu u nas w Górach Izerskich, gdzie pozyskiwano między innymi te tlenki, żeby później to szkło produkować, także wygląda to bardzo ciekawie. Wspominałeś, że masz dwa piece. Tak. To jest tak, że jak w prawdziwych hutach przystało, musisz cały czas utrzymywać w donicach temperaturę? No bo wygaszenie to się wiąże oczywiście z wymianą później tego całego ustrojstwa. Nie, to są piece elektryczne, które zamykasz, nastawiamy temperaturę, właśnie tą krzywą wypału, no bo inna krzywa wypału jest do spiekania szkła na płasko, a inna krzywa wypału jest do kształtowania szkła w formach. Czyli taki wazon kładzie się na formie i to jest zupełnie inna krzywa wypału, która powoduje tylko wygięcie tego szkła. Tak jak mówiłam, no 8 godzin w piecu spędza jeden wypał. Ja tak pytam o to rubinowe szkło, bo ono ma takie bardzo ciekawe właściwości alchemiczne. Kiedyś nawet gardło dawano za to, żeby trzymać język za zębami, nie zdradzać tych tajemnic, więc no, ciekawostka. Zresztą w Szklarskiej Porębie mamy też w herbie rubinowe szkło. Jest nawet piękny film Wernera Herzoga. Może powiedz coś o tym rubinowym szkle. Ja nie jestem fachowcem, nie jestem fachowcem, ale historia jest o tyle ciekawa, że wierzono, że jeżeli miałbym tutaj taką szklankę wykonaną z tego rubinu złota, bo to jest barwnik, gdzie stosuje się złoto, no to jeżeli bym wypił taką wodę, mogłaby być wodą życia. Eliksir vitae, który może przedłużyć życie. Czyli byś do końca życia żył? Tak, do końca życia bym żył. I o jeden dzień dłużej. Tak. Także to są ciekawe historie. A powiedz, co cię inspiruje? Tutaj. Albo kto? No wiadomo, że góry, to musisz podkreślić, no żebyśmy mieli nagranie. Tak, wiadomo, że góry, to akurat zobaczcie, jest moja nowa kolekcja podstawek pod kadzidła, inspirowane właśnie górami, pagórkami, szczytami, także to jest akurat pod kadzidła stożkowe i nie tylko, bo pasują tutaj wszystkie kadzidełka, można tutaj wsadzić. Ale cieszy mnie to, bo wiecie, sztuka jest odbierana przez każdego indywidualnie i ja zanim wypuszczę coś nowego, chętnie dzielę się ze znajomymi i pytam, co o tym myślą. I na przykład fajną reakcję otrzymałam od dwóch osób. Kurczę, super te leżaki. No i każdy ma zupełnie inne skojarzenia co do po prostu form, kształtów, faktur. No i chyba o to chodzi. Czyli są jakieś produkty, które pokazywałeś znajomym, a oni mówili, że nie bardzo im to podchodzi i nie wypuszczałeś tego? Nie, bo ja mam samych fajnych znajomych. Tu nie ma hejtu. To jest sztuka dobierania sobie znajomych. A powiedz mi, jak jest z tymi kolorami, bo wyczytałem też, co już któryś raz mówię, podkreślam, że jakby nie jesteś zbyt otwartą osobą. I czy te kolory to jest jakaś twoja forma komunikacji ze światem? Chcesz coś nam przekazać za pomocą tych kolorów? Bardziej niż jakby powiedzieć coś komuś? Znaczy, czy one są dla ciebie ważne, te kolory? Są na ważne, pewno, bo ich jest w twoich pracach pełno. Bo to nie jest tak, że po prostu, nie wiem, siadam do książki, patrzę, który kolor z którym pasuje, okej, to zrobię. No dla mnie kolor to są emocje, to jest wyrażanie, nie wiem, obecnego mojego stanu. Przeważnie jest to radość, emocja, którą lubię najbardziej i jest ona zapomniana przez wszystkich. Bo łatwiej nam w tych czasach jest się smucić niż radować. I ja uważam, że po prostu tyle energii, ile wsadzam w te produkty i jeden mały taki akcent w każdym domu, myślę, że taką pozytywną energię oddaję. Łączenie tych kolorów, to tak jak mówiłam, są emocje. To na przykład trio wykonałam będąc na detoksie cukrowym. Postanowiłam cukier odłożyć na tydzień. No i widać, jak brakowało mi tego cukru, także wyszło landrynkowo. Ale ty powiedz mi na przykład, z góry wiesz, że powstanie, na przykład, że chcesz stworzyć niebieski kolor, czy jak mówisz, że w danej chwili jakby targają tobą różne emocje, to nie spodziewasz się tego, jaki wyjdzie kolor? Jakby, czy ten kolor jest założony, czy nieraz czekają cię jakieś niespodzianki i wyjdzie jakiś kolor, którego zupełnie nie planowałaś? Kolory mam już w taflach gotowe. Ja je dobieram przed wypałem. I to, jak je dobieram, to właśnie jest ten stan, ta chwila, w której je wybieram i wkładam do pieca. Czyli w ten sposób jest ten to sposób odbierane. A opowiedz nam troszeczkę o swojej marce, Ratas. Tak. Marka nazywa się Ratas. Nie trudno się domyśleć, że jest to fragment mojego nazwiska. Nazywam się Justyna Ratasiewicz. Tak wymyśliłam i tak po prostu jest. No co, tak jak widzicie, produkuję, wytwarzam elementy wyposażenia wnętrz i nie tylko. Są też projekty, które tak jakby same do mnie przychodzą, no bo i zgłaszają się do mnie i instytucje, i klienci indywidualni.
na przykład, nie wiem, chcą mieć ładne przeszklenia w drzwiach. Za mną są fajne, małe projekty z projektantami, którzy projektują na przykład jakieś wnętrza hotelowe, gdzie na przykład dodatkiem są jakieś dekory szklane. No jest mi niezmiernie miło z tego powodu. No bo właśnie to tak jakby jedno z drugim szło w parze, bo masz doświadczenie w branży budowlanej, jak powiedziałaś, a to też można bardzo fajnie skomponować. Wnętrze, nie wiem, choćby takie luksfery na przykład pod prysznicem, wielokolorowe. To prawda. Ja widziałem w Czechach ze szkła uranowego gdzieś takie elementy też. Że świecą się w nocy? No, przy ultrafiolecie, także tak, można całkiem fajną imprezę zrobić przy okazji. Ja mam takie szklanki w domu, kiedyś kupiłam sobie właśnie na Targu Staroci. No więc właśnie, więc to mi też bardzo pasuje, bo to aranżacja wnętrz, ale też za granicą spotkałem się na przykład w Holandii, ogrody i elementy szklane. I tam są różne elementy związane z przyrodą, jakieś takie bardziej surrealistyczne rzeczy, więc fajne połączenie w ogóle. Ja myślę, że tylko tutaj wyobraźnia nas ogranicza i możliwości techniczne. Mam dwa małe piece, może kiedyś będę miała jeden większy. Taki mam w planie. Miałem o to pytać, ale już odpowiedziałaś, bo byłem ciekawy, kto jest jakby twoim klientem podstawowym, bo rozumiem, że jest sklep online i można sobie tam wejść, coś wybrać i zamówić. Dokładnie. No ale już też odpowiedziałaś na pytanie, że nie zamykasz się na współpracę jakby z dużymi jakimiś markami i firmami, tak? Czyli robisz też jakieś komercyjne jakieś rzeczy, tak? Tak. Na zapytanie robię takie rzeczy po uzgodnieniu właśnie z projektantem czy z klientem docelowym. No jest to fajna współpraca. No powiedz nam o jakiejś najciekawszej takiej współpracy. Nie wiem, dla kogo coś ciekawego wykonałeś, czego jesteś tak ultra dumna, czy nie wiem, do restauracji, czy do jakiegoś hotelu, czy może na Kaszubach coś w Zamku Łeba na przykład jest. Łeba? Tak. Zamek Łeba. Zostałam poproszona o zaprojektowanie dekoru, który pełni funkcję dekoru nad wezgłowiem łóżka w jednym z apartamentów. I taki kontakt dostałam poprzez biuro projektowe w Warszawie. No i jestem z tego projektu bardzo dumna. Cieszę się, że po prostu on tam nadal jest i czasami widzę go gdzieś na zdjęciach klienci, którzy... Długo się robi taką rzecz? No długo, bo w zależności od tego, co klient wymaga, to miało nawiązywać do morza, do charakteru pokoju, kolorystycznie też. Akurat wtedy byłam na wakacjach, byłam z mężem na nartach, no i dostałam taką propozycję, ale mówię, no nie odpuszczę, miałam ze sobą iPada, zaczęłam rysować. No i projekt został zaakceptowany, a wykonanie było później. To też nie jest takie proste, bo przy produkcji szkła to nie jest tak, że będzie jakiś wyrób gotowy i go odkładamy od razu na półkę, bo jeszcze jest jakiś dalszy proces, mam na myśli tutaj odprężanie, tak? Tak, odprężanie dzieje się w piecu. W twoim przypadku. Tak. Także nie można szybciej otworzyć pieca, bo wiadomo, że no właśnie, co by się praca stało? Pęknie po prostu. Rozerwie na kawałki, właśnie. W szkle też jest coś takiego, jeżeli chodzi o technikę. Najlepiej zaopatrywać się u jednego producenta, bo bardzo ważny jest współczynnik rozszerzalności cieplnej szkła. Nie można mieszać na przykład dwóch rodzajów, no bo one ze sobą nie pasują i też praca pęknie. Ja rozumiem, że ty cały czas eksperymentujesz jakby w swoich dziełach. Dużo było takich fuck-upów? No to są testy przede wszystkim. Czasami sobie coś wymyślę i to nie jest tak, że jest to po mojej myśli, otwieram piec i po prostu praca albo spłynęła. No właśnie, bo to jest jednak płynna masa szklana i czasami mogą być niespodzianki, prawda? I czasami nie da też się uratować formy. A powiedz nam, Justyna, czy jest jakaś praca, z której jesteś najbardziej dumna i dlaczego? Czy dana praca trafiła do jakiegoś magazynu branżowego, a może dzięki niej zostałaś gdzieś zaproszona na jakąś galę? Jak to wygląda? No mamy tutaj akurat ten wazon, to jest wazon Izery. On został zaprojektowany i znalazł się na wystawie w Paryżu, 1000 Vases. Druga praca, no to właśnie to jest trio i ten model wazonu został pokazany w Londynie na targach Cluster Crafts. Także to mi dodało takich skrzydeł, że jednak to się podoba i ludzie chcą to kupować i chcą mieć takie coś w domu. I ty wtedy też na takie spotkania jedziesz jakby i tam prezentujesz swoją pracę, czy to jest jakby poza człowiekiem, czyli oni tylko prezentują gdzieś tam w trakcie gali twoją pracę? Czy ty też wtedy odbierasz jakąś nagrodę? Jak to wygląda? Nie, to jest wystawa, na którą można się zgłosić. No wiadomo, następuje weryfikacja. Wielu artystów startuje do takich
wystaw i no jest to tak jakby droga konkursowa. Także zarówno na jednej, jak i na drugiej wystawie osobiście nie byłam. Do Londynu nie zamierzałam polecieć, ale do Paryża miałam kupiony bilet i dzień przed wylotem wylot został odwołany. Ale udało się tam dotrzeć? Czy nie udało mi się dotrzeć, ale były dwie osoby z Polski, które pomogły zrobić mi tak jakby no, reportaż i zdjęcia. Także jestem to super, za to wdzięczna. A powiedz mi, bo to jest ciekawe, czy projektując wazon, czy inny przedmiot, ty go robisz pod właśnie taką branżę, tą szklaną, że wiesz, że to zwróci na siebie uwagę? Czy jakby... Nie, to masz, wiesz co, to... Że wiesz, jakie są trendy i po prostu ty w to chcesz się wbić w te trendy i robisz specjalnie pod dany tam konkurs, czy pod daną galę takie coś, bo wiesz, że właśnie zwróci na siebie uwagę. To w ten sposób działa? Nie, pod tym kątem to tak nie pracuje. No, to się odbywa wszystko, że tak powiem, w głowie i to są gdzieś tam takie urywki z dnia codziennego, czy ze spacerów. No trudno jest mi to, że tak powiem, opowiedzieć. Nie, bo wiesz, nieraz jak są jakieś konkursy fotograficzne, no to dana osoba wie wcześniej, jaki zrobi kadr i na przykład ma pewność, że on gdzieś tam się zakwalifikuje. Myślałem, że tu jest też podobnie, że wiesz, jakie są trendy. Znaczy tematycznie, tak? Dokładnie. No nie, na wystawach nie ma czegoś takiego. Po prostu na przykład, jeżeli jest wystawa wazonów, no to po prostu wazon, ale jak on ma wyglądać, jakiej wielkości, no to już nie jest określane. A masz jakieś swoje marzenia związane ze szkłem? Nie wiem, dostać się do danego magazynu, pojawić się na jakiejś gali w jakimś państwie, w jakimś super mieście, gdzie takie wydarzenie jest mega ważne? No wiesz co, nie zastanawiałam się jeszcze nad tym. Generalnie startuję w różnych konkursach. No ale jakieś marzenie musisz mieć na pewno. No właśnie, marzeniem moim, własne wystawy, tak? Własne wystawy. Mhm. Były, będą? Myślę, że będą. Myślę, że to wszystko przede mną, pomimo, że tak powiem, mojej czterdziestki, którą skończyłam parę lat temu, no to wszystko przede mną. Dla mnie to jest taki nowy świat, dalej traktuję to jako trochę hobby, ale no idzie to, że tak powiem, troszkę szybko. Czasami jestem przerażona, że jest aż takie zainteresowanie i no nie wiem, jak to się skończy z tym moim etatem. A powiedz, bo mamy tutaj tak, no mamy słynny Art Glass, tak, gdzie można czerpać wiele inspiracji, przyjeżdżają Czesi, którzy też bardzo prężnie w tym szkle pracują. Tutaj na miejscu mamy hutę Julia, mamy jeszcze leśną hutę. Jak zainteresowałaś się tym szkłem, to też podglądałaś, uczyłaś się, może zdobywałaś jakieś informacje, może odwiedziłaś Henia Łupkowskiego w Szklarskiej, żeby się przypatrzeć temu, jak to wygląda, czy nie. Raczej sama wszystko? Raczej sama. Ale takim moim guru, jeżeli chodzi o szkło, to nie wiem, czy znacie, Studio Borowski. Nie kojarzę. Ja też no nie. I to was zaskoczę. I właśnie. Wszyscy klienci, którzy trafiają do mnie i wiem, że są zainteresowani szkłem artystycznym, bo generalnie moja pracownia nie jest otwarta cały czas, trzeba się umówić, jeżeli ktoś chce, bo jestem tam albo popołudniami, albo w weekendy, bo jest to pracownia, nie jest to sklep, także klienci się umawiają i przyjeżdżają. Zawsze proponuję, żeby odwiedzili właśnie Hutę Borowski w Tomaszowie Bolesławieckim. To jest po prostu światowy poziom, jeżeli chodzi o wytwarzanie szkła. Jeżeli nie byliście tam, to musicie pojechać. Ja nie wiedziałem. No to już mamy kolejny temat, żeby tam pojechać. Już trochę się ich nazbierało. A powiedz... No to są artyści, którzy wystawiali swoje prace w Kornik Muzeum, także nie możecie tego ominąć, naprawdę. Tam wystarczy zadzwonić. Otwierają, mają właśnie piec, w którym to szkło jest topione na żywo, wytwarzają produkty. Niestety prawie wszystko sprzedają za granicę. A o panu Stanisławie Borowskim to możecie sobie poczytać. To jest artysta, który w latach 70. miał swoją pracownię w Krośnie. Przeniósł ją do Niemiec. I o ile dobrze pamiętam, chyba w 90. roku wrócił do Polski i właśnie założył tutaj wraz z synami, dalej to kontynuują, którzy są równie wybitnymi artystami. Piękne, szklane, kolorowe prace. Musicie tam pojechać. No to musimy odrobić lekcję. A powiedz mi, a myślałaś o warsztatach? No bo jakby u ciebie od warsztatów się zaczęło. A tak. Czy nie myślałaś o tym, że może też będziesz inspiracją dla kogoś i samej czy prowadzić takie warsztaty? Są takie plany.
Są takie plany. Są i takie tam właśnie plany. W Piechowicach w twojej pracowni, tak? W Piechowicach, może nie konkretnie w mojej pracowni, ale w troszkę innym pomieszczeniu, które się tworzy. A opowiedz nam jeszcze o technikach szkła, o których rozmawialiśmy przed programem, wytwarzania tych różnych rzeczy, bo tam opowiadałeś, że są takie trzy podstawowe metody, z tego co pamiętam. No fusing, no to jest stapianie dwóch lub trzech tafli na gorąco, na płasko. Dobra, i to jest to, tak? Tak, to jest to, masz to dwie tafle szkła, które się spieka na płasko. No i to jest zrobione metodą slumpingu, czyli kształtowanie szkła w formach. Czyli żeby zrobić taki wyrób końcowy, najpierw trzeba fusing na płasko, potem slumping w formie. A te rzeczy? Te rzeczy w ten sam sposób, czyli najpierw na płasko, potem w formie. A powiedz jeszcze taką rzecz, to są takie dosyć drobne rzeczy. Czy wychodzisz poza drobne rzeczy na jakieś większe formy? Takie, no nie wiem, bo tak patrzę teraz na to... Na tą podstawkę. Na tą podstawkę, tak. I ktoś skojarzył to z leżakiem. I teraz się zastanawiam, czy można byłoby taki szklany leżak zrobić na przykład. Połączony, nie wiem, z drewnem na przykład, jako mebel. Gdzieś ogrodowy, powiedzmy. No, czy to są ograniczenia techniczne, no bo to chodzi o wielkość pieca, tak? Mam dwa piece, które są wielkości 50 na 40 parę centymetrów. Także to oddaje mi taką swobodę, że w jednym piecu na przykład piekam na płasko, w drugim kształtuję na formach. No ale jeżeli chciałabym robić większe formy, to potrzebowałam większy piec. Czy to już się wiąże z większym sprzętem, tak, niestety? Tak, z większym sprzętem. Też się staram właśnie, bo tutaj dotknęłaś broloczka, to przypomniało mi się, że staram się właśnie, no bo szkło jest materiałem trwałym, ciężkim w recyklingu, także staram się wykorzystywać wszystkie elementy, które zostają po cięciu. I tak jak właśnie trzymasz ten broloczek, to jest końcówka akurat z koła, które wycinam pod ten wazon. No i powstały takie broloczki, które dołączam do zakupu. A w Karkonoszach już troszeczkę mieszkasz. Tak. I powiedz mi, czy masz takie miejsce, gdzie uciekasz? Twoje ulubione takie. No moje ulubione. Gdzie kto mnie zna, to wie. Jest. No co, to są Bobrowe Skały. Dlaczego tam akurat? No mieszkam w Piechowicach, w Piastowie. Czyli to jest spowodowane tylko odległością, bliskością? Odległością, ale też no jest to miejsce piękne, nie zadeptane jeszcze przez turystów. No i tam odpoczywam, tam też dużo myślinowych mi przychodzi. A na Polanie Czarownic? Na Polanie Czarownic, to tam się dzieją rzeczy. Tam się dzieją rzeczy. Jeszcze jest jedno bardzo fajne miejsce też związane, jakby nie było ze szkłem, czyli Cicha Dolina. Cicha Dolina, a widzisz, nie wiem. No, to jest ciekawa miejscówka, w której też była huta. Nawet do dziś można tam znaleźć jeszcze łezki szklane. Jest stanowisko archeologiczne. O. No, ale tajemnic tego szkła według legend strzeże tak zwany taniec szkieletów, dansy makabre. Najlepiej w nocy pójść, może się z nimi dogadasz i zdradzą jakieś tajemnice. Także, no to koniecznie, muszę odwiedzić to miejsce. No więc właśnie historia tutaj jest niesamowita, jeżeli chodzi o te wszystkie rzeczy. Chciałeś coś powiedzieć? Nie, chciałem jeszcze poprosić, czy na zakończenie chcę coś do widzów skierować. Bo to jest jakby istotne, tak? Tworzysz piękne rzeczy i jak ciebie można znaleźć? No bo jak niedługo ruszą warsztaty, ja bym nie ukrywał, że sam chętnie bym wziął udział w takich warsztatach, bo znaczy, to nie będzie tak niedługo. Ja myślę, że to tak potrwa gdzieś rok, półtorej. No, to czas szybko leci. No to już można powoli o tym zacząć mówić. Czyli można już reklamować. No właśnie, warsztaty jak warsztaty, ale też żeby zobaczyć twoją twórczość, tak? Tak. Czy można cię w ogóle odwiedzić? Można, oczywiście. No właśnie, jak trzeba to się umówić SMS-owo, mailowo, można zadzwonić. Także zapraszam serdecznie, jeżeli ktoś ma ochotę zobaczyć mój warsztat, jak pracuję, można się umówić, przyjść. Mam gablotkę, w której też trzymam rzeczy przygotowane, które znajdują się w sklepie moim wysyłkowym, online, ale można też je kupić na miejscu. Czyli można właśnie, chciałem tak. Czy na miejscu można też kupić rzeczy? Można. Czyli ci, którzy walczą z cukrem, mogą kupić na przykład taki piękny wazon, tak? Tak, to będą chcieli jeszcze więcej. Chociaż ja tutaj widzę grupę ludzi na przykład. Grupę ludzi, no tak. Widzisz, każdy widzi co innego. Którzy walczą. Którzy walczą z cukrem, dokładnie. Więc Instagram, Facebook, wszystko działa, tak? Tak, wszystko działa. Instagram, Facebook, jest strona internetowa ratas.pl. Także zapraszam serdecznie. Jeżeli ktoś chciałby mnie odwiedzić, zapytać, chciałby jakiś indywidualny projekt, zapraszam. O. Super. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy to za było spotkanie. Bardzo, bardzo miłe spotkanie i ciekawe przede wszystkim. Oczywiście. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Do zobaczenia.